Dzisiaj adoptowała mnie rodzina Squid Game i stało się to. Oglądaj do końca. Słuchajcie, naprawdę jestem totalnie opuszczony w tym wielkim mieście. Słuchajcie, moi właśnie rodzice mnie, słuchajcie, opuścili. Słuchajcie, trafiłem na przystanek autobusowy przy jakimś basenie w jakimś koszmarnym mieście, moi drodzy. W każdym razie, cześć, witajcie, moi drodzy, ja jestem Remi. Słuchajcie, naprawdę jestem porzuconym dzieckiem w wielkim mieście, słuchajcie. I czekam na przystanku, aż podjedzie ktoś, kto mnie może zgarnie, adoptuje. A jak nie, to trafię do tego koszmarnego domu dziecka, gdzie jest taka niemiła pani. Ja tam nie chcę, słuchajcie, trafić. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę z basonkiem i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, czy lubicie, moi drodzy, nie wiem, czy lubicie Brookhaven, tak albo nie. O właśnie, w każdym razie, moi drodzy, naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić. Zobaczcie, robi się już ciemno, niedługo, słuchajcie. Słuchajcie, jestem tak głodny, że zaraz naprawdę zjem tą dynię, która jest tam daleko, ale naprawdę, słuchajcie, zaraz nie wytrzymam. Jak to naprawdę jest zimno mi, nie, ja muszę, słuchajcie, kogoś znaleźć. Nie, słuchajcie, tak być się może, zostanę samemu, jakieś dziecko, słuchajcie, w środku ulicy. Ja naprawdę tutaj zamarznę w ogóle. O, ktoś podjeżdża, proszę, poratujcie mnie, proszę, proszę w ogóle. Ej, zobaczcie, kto przyjechał. Ej, co oni tutaj robią w ogóle? Zobaczcie, tu jest napis Squid Game, ale co to jest w ogóle? Ej, co to jest w ogóle? Cóż my tutaj mamy za piękny okaz do naszej gry? O tak, szefowo, tak, to jest piękny okaz. Zaraz go weźmiemy tak, że już nic z niego tutaj nie zostanie na tym miejscu. Ja przepraszam bardzo, kim państwo jesteście? Nie zadawaj pytań, tylko z nami chodź, mały. Ale zaraz, zaraz, jak to nie zadawać pytań? Przecież to, co mam z wami pójść? O tak, adoptujemy cię i będziesz teraz z nami. Dobra, pani lalko, niech on wsiada do wozu. Słuchajcie, co jest grane? Jaka pani lalka? Jaki wóz? Gdzie ja mam wsiadać? Słuchajcie, co jest grane? Dobra, ja tutaj mogę wsiadać, nie ma sprawy, ale co jest grane? Słuchajcie, muszę tutaj gdzieś... O, dobra, tutaj sobie wejdę. Słuchajcie, co jest grane? Gdzie my teraz, słuchajcie, jedziemy? Jakiś, słuchajcie, furgonetka Squid Game, jakaś pani lalka, jakiś gościu w czerwonym przebranym w kaptuc. Gdzie my jesteśmy? Ej, co jest grane w ogóle? Za mną, młody, trafi teraz do swojej komory. O, jakiej komory? A, przepraszam bardzo, pani lalko, gdzie my idziemy? Idziesz teraz za mną, młody, i bez żadnych pytań. Dobra, spokojnie, już, spokojnie. Tutaj, tu jest jakieś wejście. Czy to w ogóle są jakieś dynie? Ja nie chcę dynie zjeść. Dobra, oni strzelają w ogóle, co jest? Dobra, gdzie ja mogę wejść tutaj? Przepraszam bardzo. Tu jest jakieś wejście. A, dobra, tu jest wejście. Dobra, słuchajcie, to jest jakaś baza wojskowa. Co jest grane? Gdzie ja jestem? To są jakieś, słuchajcie, komory gaz. Co to jest w ogóle? To jest wojskowe, co to jest w ogóle? Co jest grane? Nie, ja nie chcę, co to jest za miejsce? Słuchajcie. Dobra, młody, jasne, adoptowaliśmy cię, ale nie bez przyczyny. Teraz pomożesz nam w naszym niecnym planie zagłady. To jakim niecnym planie zagłady? Jestem dzieckiem, mam 11 lat. Ja powinienem grać w Fortnite, a nie, kurczę, być plany zagłady. Teraz pani lalka opowie ci o wszystkich szczegółach naszego planu. Dobra, młody, teraz się skup, bo będzie raz powtarzane. Organizujemy wielką grę. Oczywiście w grę, w której można wygrać fajne nagrody i potrzebujemy tego ludzi. Aha, potrzebujecie tego ludzi. No dobra, no nie ma problemu. No ludzi potrzebujecie, dobra. Ale młody, tutaj właśnie pojawia się twoim zdaniem będzie zwerbowanie dwóch ochotników do naszej gry, tak abyśmy mogli rozpocząć nasze konkurencje. Trzech ochotników, aby zacząć naszą pierwszą konkurencję. Dokładnie tak, młody, jasne? Szukasz trzech osób, które najlepiej są bardzo biedne i potrzebują pieniędzy i przyprowadzasz ich do nas, a my się nimi zajmiemy. Dobra, przepraszam bardzo, ale co to będzie za gra w ogóle? Mam nadzieję, że nic niebezpiecznego. Nie, to będzie taka milutka gra, milusieńka, taka po prostu chowany jakby, tylko że można wygrać cukierki. A, czyli chowany, w którym można wygrać cukierki, dobra. A czy ja mogę mówić do was mamo i tato? Nie, masz do nas mówić panie Guardzie i pani lalko. Aha, dobra, to ja w takim razie, dobra. A teraz pokażemy ci twoją celę, znaczy twój pokój. Cele, tylko czyli mój pokój? Dobra, gdzie my idziemy? Tutaj? Ej, co to jest w ogóle? To ja tam mam mieszkać? Nie, tutaj? Przecież to jest cela. Ej, zaraz, co wy robicie? Ej, nie, to jest nie fair, nie, zaraz wypuśćcie mnie. Dobra, o świcie wyruszasz na poszukiwanie ludzi dla nas. Jak znajdziesz, to będzie dobrze. Idziemy stąd, idziemy. A, słuchajcie, moi drodzy, czemu wsadzili mnie do pokoju, gdzie mam tylko kibel i jestem w dziwnym miejscu i oni mi każą teraz coś tutaj robić? Co jest tutaj grane? Jak chcę stąd uciec? Jak chcę stąd wyjść? Pomocy! Chociaż, moi drodzy, w sumie nie wiem, czy nie lepiej pójść spać, więc ja chyba na tym kiblu pójdę spać, słuchajcie. O, ale dobrze. Pobudka, młody! A, co jest? Już mam przed nocy, jest środek nocy chyba. Ale twoja praca właśnie się rozpoczęła. Dobra, słuchajcie, idę już, spokojnie idę. Dobra, mam poszukać, słuchajcie, trzech osób w tym mieście, które mają być chętne do gry za pieniądze, mają być biedne. Dobra, słuchajcie, poszukam w takim razie kogoś, dobra, już.
już idę spokojnie. Idę poszukać kogoś, naprawdę nie wiem, kto to będzie. Tu jakieś domy, dobra, pójdę do księga domowych ludzi, trudno. Pójdę, tu jest jakiś dom, słuchajcie, w ogóle nie, no to tu jakieś pajęczyny tu są w ogóle. Leoxhero. Dobra, zobaczmy, kto tutaj mieszka. Ej, przepraszam, dzień dobry, przepraszam, dzień dobry panu. A co to jest za najście? Halo, przepraszam, czy mogę pan stąd wychodzić? Ponieważ ty w ogóle dzieciak? Co ty jesteś za dzieciak? No ja przychodzę do pana z taką fajną ofertą, bo generalnie duże pieniądze są do wygrania. Co? Duże pieniądze? Gdzie duże pieniądze? Ja mam ogólnie długi i ogólnie mam tą maskę, żeby oni nie wiedzieli, kim ja jestem. Mam bardzo dużo długów, więc mi się pieniądze przydadzą. Oto super, bo ogólnie moi rodzice organizują taką fajną grę i zabawę, gdzie można wygrać fajne nagrody pieniężne. To jest chyba tam jakiś chowany, coś takiego, ale naprawdę można fajne nagrody wygrać. I tak sobie pomyślałem, że może pan by chciał wziąć udział w takiej grze. No młody, wiesz co, kusisz mnie, że może faktycznie wezmę tam udział. No dobra, no skoro taka gra za pieniądze, to dobra, to pokaż, gdzie mam iść w takim razie. O dobra, to niech pan pójdzie za mną w takim razie, proszę pana. Tutaj i to jest ta baza wojskowa, ten dom tutaj. O tutaj, niech pan pójdzie za mną, niech pan tam wejdzie. Dokładnie ten dom, proszę pana, niech pan tam wejdzie i pan powie, że ode mnie jest. Dobra, już idę, dzięki młody. Kochajcie, dobra, o tu jest w ogóle jakiś. Ej, to właśnie, to jest jakiś w ogóle menel bezdomny, to jest Bacon. W ogóle co jest grane? Przepraszam bardzo, panie Bacon. Czego chcesz, młody? Proszę pana, bo ja wiem, że pan jest bezdomny i pan mieszka na pustej działce i w ogóle ma pan najtańszego skina i w ogóle. No tak, no bo jestem biedny, no zdarza się naprawdę. No ale co mam zrobić? No tutaj jem tylko koty ze śmietnika. Ale proszę pana, ma. O, super, je pan koty tylko ze śmietnika, dobrze. Mam dla pana propozycję, niech pan pójdzie do tamtego domu i niech pan powie, że jest pan ode mnie i że pan chce wziąć udział w grze. Ura, gra, co można wygrać? Pieniądze duże można wygrać. Dobra, pieniądze, tak, wreszcie nie będę bezdomny, już idę, dobra, idę do tego domu. Dobra, niech pan idzie do tego domu, tutaj do tego domu, niech pan leci szybko, panie Bacon. Lecimy szybko, do tego domu, tutaj ta baza wojskowa. Dobra, słuchajcie, mam drugiego kandydata, potrzebuję jeszcze jednego, słuchajcie, tutaj jest, słuchajcie, jakiś dom, jest, tutaj jest, słuchajcie, bogatszy dom. No zobaczymy, w każdym razie uda się kogoś może, moi drodzy, wyciągnąć, o, lodziarka, słuchajcie, wyciągniemy kogoś, słuchajcie, w każdym razie, o, no zobaczmy, czy możemy w ogóle wejść. Halo, dzień dobry, czy jest tutaj ktoś może? Halo, o, jacuzzi, dzień dobry, proszę pana, dzień dobry, proszę, że... A co mnie nachodzisz, młody? Czemu ty wchodzisz do mojego domu nieproszony? Halo, bo wezmę policję zaraz. A proszę pana, niech pan się nie przejmuje, ja mam dla pana ofertę, bo może pan wygrać pieniądze. Ale ja mam pieniądze, nie wiesz, gdzie ja mieszkam, młody? Ale proszę pana, ja wiem, że pan mieszka tutaj, ale mam dla pana ofertę jeszcze większych pieniędzy. To znaczy, ile pieniędzy? No tak z 40 miliardów. To co? 40 miliardów? Gdzie? Co? Jak? No proszę pana, jest taka fajna gra, chowany się nazywa i tam moi rodzice organizują taką super gierę, no i tam można wygrać generalnie duże pieniądze. Tak jest, dobra, mów młody, gdzie? Tamten dom obok, ta baza wojskowa. Dobra, już tam lecę, szybko lecimy tam, szybko, dobra. Chodźcie, dobra, idziemy tam. Będzie chyba gościowi, kuście się udało namówić. Dobra, ciekawa sprawa. W każdym razie ja pójdę do rodziców i powiem, że wszyscy już są. Więc co, zobaczymy, jak to będzie, może się, słuchajcie, uda fajnie to zrobić i faktycznie ten chowany będzie śmieszny. Dobra, w końcu pójdziemy w ogóle. To jest jakiś Bacon płaczący, nie wiem, czym on płacze. Dobra, mamo, tato, udało się, wszyscy są, mamo, tato. To słuchajcie, moi, zobaczcie, to jest w ogóle. Czemu wszyscy ci ludzie śpią w naszych łóżkach? Co jest w ogóle? Dobrze, zawodnicy, wstajemy, idziemy na pierwszą konkurencję. Ty też młody. Ej, czego pierwszą konkurencję? Co jest w ogóle? A, to ta gra, dobra, chowany. Ej, czemu on ma broń, słuchajcie, to jest prawdziwa broń, to jest chyba zabawka w ogóle. Dobra, wszyscy idziemy na zbiórkę na ulicy, zaczynamy pierwszą grę. Aha, dobra, słuchajcie, pierwsza gra na ulicy. Dobra, pójdziemy, już jest, słuchajcie, jasno, w ogóle jest tylko deszcz. Słuchajcie, w każdym razie musimy chyba tutaj coś zagrać, tak, jakąś grę, to będzie fajna gra, więc luz chyba. Dobra, wszyscy tutaj zbiórka w szeregu, zasady są proste, gierki. Jeżeli usłyszycie sygnał i lalka się odwróci, możecie iść, natomiast jeżeli lalka przestanie śpiewać i się odwróci w waszą stronę, to musicie stanąć, bo jeżeli będzie iść dalej, to zostaniecie wyeliminowani. Pozdrawiam, zaczynamy gierkę. Okej, czyli to jest czerwone, zielone, dobra, więc słuchajcie, tutaj startujemy, jest, słuchajcie, jakaś linia, dobra, więc musimy się ustawić, słuchajcie, w linii i co, w takim razie chyba możemy zaczynać, dobra, czekam w takim razie. Dobra, słuchajcie, czekamy na sygnał, o, idzie. A, dobra, a stop. Lalka się odwróciła, dobra, słuchajcie, i co, ja stanąłem, ale co, jeżeli ktoś nie stanął? Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi, ale ja idę dalej, po co mam czekać w ogóle? A, to jest, on strzela do niego! Ej, co jest, oni go zabili naprawdę, ej, ja się w to nie bawię w ogóle. Ej, co jest, chłopaki, słuchajcie, czy oni go zabili, to jest chore. Dobra, gramy dalej. O, słuchajcie, jest sygnał. O nie, to koniec sygnału, lalka się odwraca. Ho, widzę, że ktoś tutaj drgnął po zakończeniu rundy. Ej, tutaj! Ej, co jest, zobaczcie, on nie żyje, oni go zastrzeli. Czyli co jest, tato, mamo? Jeszcze raz tam nie powiesz, tato, a ty też dostaniesz. A dobra, a tam, nie, naprawdę, co jest, nie, dobra, słuchajcie, nie ruszam się, on się ruszył, o nie, mój, on się też ruszył. Dobra, słuchajcie, czy ja to przejdę? Nie, słuchajcie, dobra, ja uciekam, stąd, nie, to jest jakiś chory, ja uciekam. O nie, słuchajcie, oni zaraz gonią mnie, słuchajcie, mój, w każdym razie to jest jakiś chory, naprawdę, w każdym razie, mój, jeżeli chcecie, mój, zobaczyć kolejną część tego, jak, słuchajcie, rodzina Good Game mnie adoptuje, to będziecie mi koniec stawić łapę w górę, co ma z wątkiem, a ja, słuchajcie, uciekam, nie wiem, co zrobię, w każdym razie, elo, cześć, papa.